Witam Państwa bardzo serdecznie. Czas na pierwszą rozmowę polityczną. A Państwa i moim gościem jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości Bogdan Rzońca. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, pozdrawiam z Brukseli. A my pozdrawiamy z Warszawy, jeszcze deszczowej, ale mam nadzieję, że pogoda będzie jednak coraz lepsza u nas. Panie pośle, długo musieliśmy czekać na otwarcie Baltic Pipe, długo musieliśmy czekać w ogóle na dokończenie tej inwestycji. Dlaczego? Na to pytanie odpowie pan poseł już za chwilę. Ja chciałabym, żebyśmy na początku zobaczyli materiał, który przypomni nam to wczorajsze wydarzenie. Tłocznia gazu ziemnego pod Goleniowem w województwie zachodniopomorskim to jedna z trzech przepompowni, które będą rozprowadzać gaz na obszar całego kraju. To w tym miejscu dokonano otwarcia gazociągu Baltic Pipe, który już za 4 dni zacznie przesyłać błękitne paliwo do Polski. W uroczystościach wziął udział m.in. prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, premier Królestwa Danii, a także minister gazownictwa i energii Norwegii. Dzięki tym wszystkim inwestycjom, także dzięki dalekowzroczności prezydenta Rzeczypospolitej, pana profesora Lecha Kaczyńskiego, inicjatora budowy gazoportu w Świnoujściu i także i wielkiego orędownika budowy tego połączenia gazowego, mamy dzisiaj i gazoport. Mało kto spodziewał się, że uda się tę inwestycję zakończyć w terminie. Ja sam miałem ogromną ilość wątpliwości. Przecież państwo wiecie, nie trzeba tu dzisiaj głośno nikomu mówić, jak wiele ta inwestycja miała potencjalnych przeciwników i przeciwieństw, jak wiele interesów przeciw tej inwestycji zbiegało się na jej trasie. With an annual capacity of 10 billion cubic meters of gas. Ten gazociąg może przesłać 10 miliardów metrów sześciennych gazu z Norwegii, wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne Polski, Skandynawii i innych krajów w regionie. Panie prezydencie, na ten dzień pracował pan od wielu lat. Wielu ludzi dopiero dziś uświadomiło sobie, jak ważna jest niezależność energetyczna w Europie. Doceniamy wieloletnie starania Polaków o realizację tego przedsięwzięcia. Spójna reakcja na brutalną agresję na Ukrainę to powód do dumy. Zachowaliśmy jedność w tych trudnych czasach. Jesteśmy wdzięczni za tak jednoznaczne stanowisko Polski, za przekazywaną pomoc humanitarną, polityczną i wojskową. Pierwsze pomysły budowy gazociągu pojawiły się w 1991 roku. Za rządu Jerzego Buzka podpisano pierwsze kontrakty. Jednak w 2003 roku za rządu Leszka Millera anulowano je. Do koncepcji powrócono w 2005 roku, gdy do władzy doszło Prawo i Sprawiedliwość. Jednak za rządu Platformy Obywatelskiej zaniechano koncepcji. Przyszły rządy Platformy Obywatelskiej, które ponownie zarzuciły, zaniedbały ten projekt, odłożyły do lamusa słowa o tym, że może ten norweski gaz nam nie będzie potrzebny, bo mamy przecież rosyjski gaz, i próby związania z rosyjskim gazem do roku, jak dzisiaj wiemy z nowych dokumentów, do roku 2045 dźwięczą nam wszystkim do dziś w uszach. I ponownie przyszedł czas, dobry czas realizacji tego projektu w 2016-2017 roku. Rząd pani premier Beaty Szydło i później mój rząd, który realizował ten projekt pod kierownictwem pana ministra Piotra Naimskiego. I ja także jemu szczególnie chciałbym podziękować z tego miejsca. Piotrze, bez ciebie nie byłoby tego projektu. Bardzo serdecznie dziękujemy. Otwarcie gazociągu Baltic Pipe, powstałego we współpracy z duńskim i norweskim rządem, to historyczny dzień dla bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowo-Wschodniej. A przypompownia tutaj pod Goleniowem staje się w pewien sposób tętniącym sercem Polski, które będzie dostarczać gaz do naszych domów. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Łukasz Żmuda był autorem tego materiału, a gościem Państwa i moim jest Bogdan Rzońca, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Witam jeszcze raz, panie pośle. Dzień dobry. Więc wrócę do swojego pierwszego pytania. Dlaczego tak długo musieliśmy czekać na ten gazociąg Baltic Pipe? Dlaczego poprzednie rządy wstrzymywały i komu on najbardziej przeszkadzał? No, nie będę tu przebierał w słowach i powiem wprost, no, dlatego tak długo to trwało, bo w Polsce są agenci rosyjskiego wpływu. No i takim agentem rosyjskiego wpływu jest Leszek Miller, takim agentem rosyjskiego wpływu moim zdaniem jest Donald Tusk, i ci ludzie blokowali po prostu nie tylko ten ważny projekt, ale także inne projekty, które mogły
Polskę ożywić gospodarczo albo przynieść pełniejszą gospodarczą niezależność. Więc wszystko ci ludzie robili, ci dwaj ludzie robili, żeby Baltic Pipe'u nie było. Znamy te wypowiedzi, że no przecież jest ten rosyjski gaz, to będziemy z Rosjanami współpracować do 2045 roku. Po drodze pamiętamy wielkie umorzenia dla rosyjskich firm, 1,2 biliona złotych zostało umorzone Rosjanom w ramach dobrej współpracy, więc Rosjanie mieli naprawdę dobre korzyści z tej współpracy, natomiast Polska miała same straty i niepowodzenia, no i nie mieliśmy tego, co mamy od wczoraj, czy będziemy mieć od 1 października. Nie mieliśmy tego Baltic Pipe'u, czyli tych potencjalnie 10 miliardów metrów sześciennych gazu, który w przyszłym roku napłynie do Polski, dzięki któremu to gazowi będziemy naprawdę niepodlegli. Dobrze, ale panie pośle, to ja do tej opozycji jeszcze chcę nawiązać, dlatego że wczoraj, obserwując wypowiedzi polityków opozycyjnych, no jednak oni nie krytykowali tego projektu Baltic Pipe, ale rzeczywiście niezbyt ochoczo przyznawali się, że to na przykład rządy Donalda Tuska czy też Leszka Millera wstrzymały te projekty. Jest pan zaskoczony taką reakcją, że teraz mówią, no my pochwalamy ten projekt, dawno już mówiliśmy, że to był bardzo dobry pomysł, bo takie zdania też się pojawiły. To się wszystko mieści w tym procesie przefarbowywania, przemalowywania tych ludzi, którzy jeszcze nie tak dawno krytykowali przekop Mierzei Wiślanej, którzy krytykowali budowę kanału pod tunelu do Świnoujścia. To są ci wszyscy, którzy byli przeciwko Baltic Pipe'owi, no a dzisiaj mówią, że no dobrze, jest dobrze, że jest. Będą się wstydzić do końca swoich dni za to, co robili przeciwko Polsce, a naszym obowiązkiem jest przypominanie im, z jaką klasą polityczną mieliśmy do czynienia, gdy rządził Polską rząd Leszka Millera i z jaką klasą polityczną mieliśmy do czynienia, gdy rządził pan Donald Tusk, który później uciekł do Brukseli i stamtąd także blokował rozwój Polski, bo przecież nie da się powiedzieć o jednej dobrej rzeczy za czasów Donalda Tuska, jako prezydenta czy króla Europy, jak przyśmiewczo ktoś mówił, jednej dobrej rzeczy, jednego przykładu nie ma na pozytywne rozwiązania dla Polski. No a jeszcze ten wpis kompromitujący pana Sikorskiego z tej... Do tego na pewno za chwilę przejdziemy. To się wszystko mieści w tym obozie przeciwników rozwoju i niezależności i suwerenności Polski. Okej, do tego na pewno za chwilę, panie pośle, przejdziemy. To na pewno do wpisu Radosława Sikorskiego. Ja bym chciała jeszcze zapytać, bo wczoraj przy okazji otwarcia tego gazociągu oczywiście ze strony opozycji też padały takie zdania, że dobrze, że on jest, szczególnie w tych trudnych czasach teraz, bo widzimy, co robi Władimir Putin. Natomiast były pytania i dalej są, kiedy rzeczywiście wypełnimy gazem ten rurociąg, czy będziemy mieli i dlaczego ten gaz będzie taki drogi, czy rzeczywiście ten gaz będzie dużo droższy, panie pośle, i kiedy wypełnimy te rury? I z tego, co mówią eksperci, z tego, co mówią ministrowie odpowiedzialni za ten projekt, w przyszłym roku będzie w pełni wykorzystany ten gazociąg, czyli te 10 miliardów metrów sześciennych będzie przepływało w przyszłym roku do Polski i to jest bardzo dobra wiadomość, bo my mamy swojego gazu wydobywanego w Polsce około 4 miliardy, 6 miliardów kupimy z Kataru czy ze Stanów Zjednoczonych tego gazu skroplonego, a używamy rocznie około 20 miliardów metrów sześciennych, więc spokojnie możemy patrzeć w przyszłość. Oczywiście ceny gazu to jest kolejna sprawa, no ale niestety myśmy też ostrzegali Europę Zachodnią, żeby nie uzależniała się od Rosjan, żeby nie budowała Nord Stream 1 czy Nord Stream 2, no ale nikt nas tu nie słuchał. W Parlamencie Europejskim próbowaliśmy wywołać debatę na ten temat. Nikt nie chciał tej debaty, łącznie z politykami Platformy Obywatelskiej. No ale dziś, kiedy oni przyznają, że no dobrze, że jest, to przynajmniej tyle, ale takim ludziom nie wolno władzy oddawać, ponieważ oni nigdy nie myślą o rozwoju Polski. Ale tylko ci politycy pytają, dlaczego ten gaz będzie tak drogi, panie pośle, też? Bo na giełdzie
bo na giełdach ceny gazu, tak samo jak i węgla, no są w tej chwili bardzo drogie. Na giełdzie w Amsterdamie ceny gazu są droższe o 300%. Za jedną tonę węgla z kolei płacimy w tej chwili $350. Więc ta cała sytuacja związana z uzależnieniem od Rosji i przykręcenie kurka przez Putina, który używa gazu jako broni, trzeba to wprost powiedzieć, i swoich wpływów energetycznych jako broni poprzez niedojrzałość polityków Europy Zachodniej, to wszystko powoduje, że na giełdach nośniki energii są bardzo drogie. Ale my dzisiaj nie pytajmy może do końca, że czy kupimy ten gaz, czy nie, po różnych cenach. My dzisiaj musimy Polakom powiedzieć, że gaz będzie, że ludzie będą mieli ciepło w domu i że nawet jeśli mamy się zadłużyć w tym celu, to musimy to zrobić, żeby polska gospodarka i energetyka funkcjonowały. No dobrze. Wczoraj dużo działo się, jeśli chodzi o wydarzenia związane z gazociągami. Panie pośle, sytuacja związana z Nord Stream 1 i Nord Stream 2 rzeczywiście jest bardzo ryzykowną, niebezpieczną sytuacją, aczkolwiek eksperci uspokajają, że nie zagraża ona bezpieczeństwu, ale pytanie, kto jest odpowiedzialny za te wycieki z tych gazociągów Nord Stream 2? No tu jesteśmy w fazie, czy na etapie domysłów. Ja jestem w Brukseli, nie otrzymałem jakiejś rewelacyjnej informacji, jednoznacznej informacji, że jest to naturalna awaria, że jest to przypadek, że jest to jakiś błąd w sztuce, ale też nie otrzymaliśmy informacji, że jest to jakaś dywersja, więc nie będę pogłębiał tego typu myślenia. Natomiast jest problem, widzimy, że pośpiech w budowie mógł spowodować tego typu, powiedzmy, problemy, niedoskonałości, i ten pośpiech może teraz wychodzić bokiem tym wszystkim, którzy budowali przy słabym zabezpieczeniu technicznym czy materiałowym tą inwestycję. Więc czekamy z niepokojem na prawdziwe informacje, dlaczego i jak i co się stało. No i czekamy na to, że ta usterka, czy ta awaria zostanie usunięta, bo ona jest ekologicznie groźna, politycznie groźna i energetycznie groźna. No dobrze, ale pojawiają się też takie niepokojące informacje, że mogą być odpowiedzialni Rosjanie, że Rosja może być odpowiedzialna za to. Premier Mateusz Morawiecki wczoraj powiedział też zresztą, że jest to bardzo ciekawy zbieg okoliczności, że akurat w momencie, kiedy my otwieramy gazociąg Baltic Pipe. Trudno wykluczyć takie działania sabotażowe Rosji i na pewno to powinno być przedmiotem szczególnej analizy. Rosjanie zdolni są do wszystkiego. Putin w swym amoku politycznym robi bardzo barbarzyńskie rzeczy. Ukraina jest tego najlepszym dowodem, ale i w poprzednich latach przecież postępował tak samo. Na to Europa nie zwracała uwagi. No teraz dopiero coraz bardziej politycy Europy Zachodniej zaczynają się wstydzić tej kolaboracji ich z Putinem, tego uzależniania gospodarki niemieckiej, holenderskiej czy innych gospodarek od Putina. No a przecież przypomnijmy, kiedy było embargo na handel bronią z Putinem, to prezydent Macron spokojnie łamał prawo i kupował broń u Putina. Więc ta Europa Zachodnia przysiąknięta jest dwulicowością i my także na to musimy zwrócić uwagę, kto dzisiaj rządzi Unią Europejską. Jacy do Unii za chwilę przejdziemy, to teraz przejdźmy do informacji, które podał niemiecki tygodnik Spiegel. Amerykańska agencja wywiadowcza już latem ostrzegła rząd Niemiec przed możliwymi atakami na gazociągi na Morzu Bałtyckim. Tak pisze niemiecki tygodnik, powołując się na własne ustalenia. No, byłaby to informacja rzeczywiście szokująca, jeśli prawdziwa, że niemiecki rząd nie ostrzegłby w takim razie, nie poinformował o tej sytuacji, o tej informacji. Niemiecki rząd w tej chwili również ma ogromne problemy i pan Scholz jako kanclerz po prostu jest obiektem, przepraszam za wyrażenie, ale jest w sytuacji
bardzo niskich notowań. On, jego rząd, jego pozycja w samych Niemczech. Inaczej mówiąc, sami Niemcy zachowują się lepiej jak rząd niemiecki, kanclerz Niemiec. Dotarło do Niemców, że socjalista Scholz jest po prostu prawdopodobnie zakładnikiem pana Schrödera, który budował Nord Stream 2, byłego kanclerza niemieckiego, także socjalisty, który jest na liście, czy był na liście płac Putina. Więc prawdopodobnie ukrywano wiele informacji związanych z budową partii, przepraszam, Nord Stream 1, Nord Stream 2. I być może te ostrzeżenia, o których piszą gazety niemieckie, są prawdziwe, a na pewno nie wyssały sobie z tego palca. Więc widzimy, że działanie rządu niemieckiego jest po prostu bardzo niejasne, nietransparentne. I opinia publiczna, no dzięki dziennikarzom, dowiaduje się, jaka jest prawda o tego typu inwestycjach i jaka jest prawda o bezpieczeństwie samych Niemiec. I teraz zastanawiam się właśnie po co, bo pan poseł powiedział o tym wpisie Radosława Sikorskiego. Zastanawiam się, po co tak prowokacyjny wpis? Co chciał uzyskać Radosław Sikorski? Czy takim sposobem, czy to jest sposób właśnie Platformy Obywatelskiej na wygrane wybory? Czy to rzeczywiście pomaga? No, kompromitacja pana Sikorskiego jest powszechnie tutaj znana, jak chodzi o ten przypadek. Pewnie też się będzie wstydził i usprawiedliwiał. Jest zdolny do takich działań, bo wiemy, że nieraz występował na arenie międzynarodowej, a to przeciwko Ukrainie. Mówił, że Rosjanie ich zabiją, jeśli nie przyjmą warunków rosyjskich. A to mówił, że Niemcy powinny być absolutnym liderem w Unii Europejskiej i za mało robią, żeby być tym liderem. Nigdy nic dobrego nie słyszałem o Polsce, żeby pan Sikorski powiedział. Natomiast ten wpis kompromituje go jako byłego ministra spraw zagranicznych i kompromituje go jako osobę, która cokolwiek ma do powiedzenia na arenie międzynarodowej o relacjach dwustronnych, no bo przecież nie ma żadnych dowodów na to, co napisał, i uważam, że w ciągu dzisiejszego dnia coś więcej o tym jego wpisie się dowiemy od niego samego. Jeśli po prostu był to przypadek, czy jakaś niedyspozycja, powiedzmy wprost, nocna niedyspozycja, no to musi za to przeprosić i powinien schować się na dłuższy czas i nie zabierać głosu w sprawach politycznych, bo bardzo gmatwa sytuację, chociażby dwustronną, między Polską a Stanami Zjednoczonymi. No być może koledzy z Platformy powiedzą w końcu: panie Radku, proszę na razie się schować, uciszyć. Dobrze, ale ja jeszcze chcę zapytać a propos Komisji Europejskiej. Czy pani Ursula von der Leyen już odchorowała wyniki wyborów we Włoszech? No, zdaje się, że do dzisiaj nie złożyła jeszcze gratulacji pani Giorgi Meloni. To jest kolejna jej niedyspozycja, czy nawet bym powiedział błąd. Przypomnę, że jak pan Macron wygrał wybory to we Francji, to w ciągu 15 minut na Twitterze napisała gratulacje dla niego. Tu do dzisiaj kilka dni już jest po wyborach, jeszcze nie zdążyła tych gratulacji złożyć. Prawdopodobnie też jest zawstydzona tym, co zrobiła, ponieważ opinia publiczna jednoznacznie oceniła jej ingerencję, czy próbę ingerencji dwa dni przed wyborami we Włoszech, i to grożenie palcem i mówienie o sankcjach podobnych do Polski, do Węgier, no też ją, powiedzmy, stawia w szeregu polityków, powiedziałbym, o bardzo średniej klasie, średniej wyobraźni, i myślę, że ta pozycja po prostu panią von der Leyen przerosła. Stąd też być może jej ucieczka gdzieś w jakąś niszę, ciszę, i to, że jej nie widać w tej chwili w przestrzeni. No ale w końcu jakiegoś spotkania będzie musiało dojść, panie pośle. Oczywiście, że będzie musiało dojść, i ona będzie prawdopodobnie składać te gratulacje pod jakimś tam przymusem, bo to jest normalne, że gratulujemy także swoim przeciwnikom, jeśli zawody były uczciwe. Wygląda na to, że pani von der Leyen po prostu czuje się nie najlepiej z tym, co powiedziała, i popełnia błąd za błędem, będąc szefową Komisji Europejskiej, co chluby samej Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej nie przynosi na arenie międzynarodowej. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Bogdan Różańca, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, był państwa i moim gościem. Dziękuję, panie pośle, a już za chwilę na antenie telewizji Republika Potrójne Espresso, a tej kawy napijemy się z panią Anną Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość, a także z panem Kazimierzem Klejną, Koalicja Obywatelska. Do zobaczenia.